Cześć, witajcie. Dziś będę przesadzał kany do wybudzania już na większą skalę. Wszystkie kany, które wypuszczają kły, będą już przesadzone do nowej ziemi. Będzie dołożony obornik bydlęcy do donic. No i rozpoczynamy już wegetację. Przygotowane akcesoria, obornik bydlęcy, ziemia świeża. I kanny przygotowane. Część oczywiście kan, bo mam ich dużo. Będę je wybudzał jeszcze pewnie przez cały przyszły tydzień. Ale na dziś przygotowałem sobie tyle. I zaraz zaczniemy. Tak więc przechodzimy do przesadzania kan. Już przygotowuję sobie donicę. No i zobaczcie, to jest kanna Thai Sunray. Za chwileczkę zobaczymy i pokażę wam bryłę korzeniową, w jakim stanie kanna przezimowała. Ona była podzielona w ubiegłym roku, zasypana suchą ziemią. Te zaschłe elementy już możemy usuwać, oczywiście o ile same będą chciały odchodzić. Nie ciągnijcie na siłę, nie wyrywajcie, bo możecie sobie pouszkadzać nowe kły. Ta kanna, jak widać, puściła już z dwóch oczek. Trzecie oczko już startuje. Bardzo ładne kłącze. I teraz będziemy ją sadzili w te same donice. Ta ziemia była świeża, zasypana w ubiegłym roku jesienią. W tym roku na taką warstwę ziemi dajemy jeszcze obornik bydlęcy. Obornik bydlęcy będę również dawał bezpośrednio, na razie przesypuję cienką warstwą ziemi, żeby korzenie nie stykały się bezpośrednio z nawozem, ale obornik bydlęcy będę dawał jeszcze również bezpośrednio pod roślinę w momencie, gdy będę przesadzał z tych donic do gruntu. Zasypujemy ziemią do pełna. Ok, tak przygotowaną sadzonkę, donicę z kłączem podlewamy i ta roślinka idzie już w ciepłe, słoneczne miejsce. W tym przypadku zostaje w ogrodzie zimowym i ona rozpoczyna nam wegetację. Gwarantuję, że tak przygotowana roślina podejmie bardzo szybko wzrost. No oczywiście, o ile temperatury pozwolą. Natomiast ta roślina powinna nam już zakwitnąć pod koniec czerwca. W ubiegłym roku pierwsze kanny zakwitły mi w połowie czerwca. Do końca czerwca kwitło już kilka gatunków. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Po to wybudzamy wcześniej i podpędzamy te roślinki, aby cieszyć się kwiatem jak najwcześniej. Na razie przerwę filmik, nie będę wam pokazywał tego samego procesu przy większej ilości donic, pokażę wam w momencie, gdy zakończę już wszystkie. I nadszedł koniec mojej pracy na dziś. Wybudzonych jest w tej chwili 30 sztuk. Większość moich gatunków. Drugie tyle czeka do wybudzenia, bądź już rozpocząłem proces wybudzania, ale na razie tylko poprzez wystawienie do ciepłego pokoju. Będę je przesadzał w bieżącym tygodniu następnym. Czyli to będzie około 60 sztuk, tak liczę. Nie bardzo wiem, gdzie je zmieszczę, ale jakoś będę musiał się starać. No i moje siewki, których dawno nie pokazywałem. A to są siewki siane w grudniu ubiegłego roku. Świadomie przyniosłem, wielokrotnie już to powtarzałem, ale po raz kolejny powtórzę dla nowych subskrybentów. Świadomie je przyniosłem do zimowego ogrodu i trzymałem je tutaj w niskiej temperaturze, żeby zbyt szybko nie urosły. Ale teraz już są w takiej fazie wzrostu. Puszczają piąty, szósty liść. Że będę je również przesadzał do większych doniczek, dołożę obornika i będę je normalnie podpędzał, tak jak wszystkie inne kanny już w tej chwili. Także w przyszłym tygodniu czeka mnie jeszcze sporo pracy. Tutaj mam 11 siewek, dwie są jeszcze w pokoju, czyli około 13-14 siewek plus około 30 kan
które zostały mi do wybudzenia po poprzednim roku. W sumie szacuję, że będę miał prawie 80 sztuk w tym roku. No dość dużo. Nie wiem, czy starczy mi ogrodu, ale będziemy się martwić później. Wolę mieć klęskę dostatku niż jakieś braki w gatunkach. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Teraz potrzebna tylko ładna pogoda. Jak to Kanna uwielbia. Słońce, woda, nawóz. Jak te trzy składniki zapewnimy, to urosną piękne, zdrowe rośliny i będą nas cieszyły długo swoimi kwiatami. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia.